Ferenc Molnar, Chłopcy z placu broni. Rozdział trzeci. Nazajutrz po południu po lekcji stenografii plan wyprawy wojennej był już gotów. Wybiła godzina piąta i na ulicy zapalono latarnie. Chłopcy wychodzili ze szkoły. Słuchajcie, przemówił Boka, Zanim rozpoczniemy wojnę, musimy czerwonoskórym dać dowód odwagi i pokazać, że możemy im dorównać. Wezmę dwóch spośród swoich najodważniejszych ludzi i pójdziemy do ogrodu botanicznego. Wtargniemy na ich wysepkę i przybijemy na drzewie tę oto kartkę. Wyjął z kieszeni świstek czerwonego papieru, na którym wypisane było drukowanymi literami. Tu byli chłopcy z placu broni. Wszyscy przyglądali się papierowi z nabożeństwem. Czonakosz, który nie uczył się stenografii i przyszedł tylko zwabiony ciekawością, zaproponował: „Trzeba by dopisać jeszcze jakąś obelgę. Boka przecząco potrząsnął głową: Nie można, nie postąpimy tak jak Ferry Feriacz, kiedy zabrał naszą chorągiew. Pokażemy tylko, że się ich nie boimy i że możemy dostać się do ich państwa tam, gdzie odbywają narady i gdzie ukrywają swój skład broni. Ten czerwony papier będzie naszym biletem wizytowym, który im zostawimy. Słyszałem, wtrącił czele, że oni właśnie o tej porze zbierają się na wyspie i bawią się w zbójców i żandarmów. To i cóż? Feriacz także przyszedł wtedy, kiedy wiedział, że jesteśmy na placu. Ten, kto się boi, niech nie idzie ze mną. Żaden się jednak nie bał. Szczególnie Nemeczek był zdecydowanie odważny. Widocznie chciał sobie zaskarbić zasługi na rachunek przyszłego awansu. Oświadczył więc rezolutnie: Idę z tobą. Przed szkołą nie potrzeba było stawać na baczność ani salutować, gdyż regulamin obowiązywał tylko na placu. Tutaj wszyscy byli równi. Ja także idę! zawołał Czonakosz. Musisz się jednak zobowiązać, że nie będziesz gwizdał. Przyrzekam, tylko teraz pozwól mi jeszcze raz, ostatni raz zagwizdać. Dobrze, gwiszcz. I czonakosz zagwizdał tak głośno i przenikliwie, że aż się ludzie na ulicy odwracali. Nagwizdałem się, oświadczył z zadowoleniem wystarczy mi na cały dzień. Boka zwrócił się do czelego. Nie idziesz z nami? Nie mogę odrzekł czele ze smutkiem. Muszę być o pół do szóstej w domu. Mama zanotowała sobie, kiedy kończy się lekcja stenografii. Gdybym nie wrócił na czas, nigdzie by mnie już nie puściła. I umilkł przestraszony na samą tę myśl. Przecież wtedy skończyłoby się wszystko i plac broni, i ranga porucznika. Zostań więc zdecydował boka. Zabiorę ze sobą czona kosza i nemeczka. A jutro w szkole dowiecie się wszystkiego. Podali sobie ręce, nagle boce przypomniało się jeszcze coś. Słuchajcie, prawda, że Gereb nie był dziś na stenografii? Nie, może chory? Chyba nie. Po południu wracaliśmy razem do domu, nic mu nie było. Zachowanie się Gereba nie podobało się Boce w ostatnich czasach. Było w wysokim stopniu podejrzane. Wczoraj przy pożegnaniu spojrzał mu tak dziwnie, tak wyzywająco w oczy. Zachowywał się tak, jak gdyby czuł, że nie wysunie się na pierwszy plan, dopóki Boka będzie przewodniczył w związku. Nurtowała go zazdrość. Był o wiele bardziej zapalczywy, awanturniczy. Spokój i rozsądek i powaga Boki nie odpowiadały mu zupełnie. Siebie uważał za większego bohatera. Kto go tam wie, szepnął Boka, idąc z towarzyszami. Czonakosz szedł poważnie obok niego. Nemeczek zaś był w najlepszym humorze i uśmiechał się błogo na myśl, że oto jest jednym z niewielu, którym wolno brać udział w tak ciekawej przygodzie. Był tak wesoły, że aż go Boka skarcił. Nie szalej, nemeczek. Może ci się zdaje, że idziemy na zabawę? Ta wycieczka jest o wiele bardziej niebezpieczna, niż przypuszczasz. Przypomnij sobie tylko dwóch pastorów. Przypomnienie poskutkowało i wesołość jasnowłosnego chłopaczka znikła. Wprawdzie Feriacz to straszny chłopiec, silny i niesłychanie odważny. Mówiono nawet, że został wydalony z realnej szkoły, ale w jego spojrzeniu było zarazem coś miłego i ujmującego, czego nie było we wzroku pastorów. Ci chodzili zawsze ze spuszczoną głową, patrzyli spod ełwa, a spojrzenie mieli ponure i przenikliwe i nikt nigdy nie widział uśmiechu na ich ogorzałych, ciemnych twarzach. To też pastorów bali się wszyscy. Chłopcy szli teraz z pośpiechem, ciągnącą się bez końca ulicą Uloj, co znaczy kowadło. Było już prawie zupełnie ciemno, gdyż wcześnie zapadał zmrok. Na ulicach paliły się latarnie i ta niezwykła pora budziła w chłopcach jakiś niepokój. Bawili się zazwyczaj w poobiednich godzinach, a wieczory spędzali przy książce. Szli teraz w milczeniu i po kwadransie znaleźli się w ogrodzie botanicznym. Wielkie drzewa, pokrywające się już zielenią, wyciągały groźnie gałęzie przed kamienny mur. Wiatr szeleścił młodziuchnymi liśćmi. Ciemność i zamknięta szczelnie brama ogrodu nadawały mu taką niepokojącą tajemniczość, że chłopcom zabiły serca. Nemeczek chciał zadzwonić do bramy. Na miłość boską nie dzwoń, zawołał Boka. Od razu będą wiedzieli, że to my. Możemy ich spotkać po drodze. Zresztą i tak nam nie otworzą. Więc jakże się dostaniemy? Boka spojrzeniem wskazał mur. Przez mur? Tak jest. Tędy? Od ulicy? Nie, obejdziemy ogród. Od tyłu mur jest niższy. Skręcili w ciemną uliczkę, gdzie kamienny mur przechodził w drewniany płot. Wolniejszym krokiem szli wzdłuż parkanu, szukając dogodnego miejsca, aby przeleść na drugą stronę. Zatrzymali się wreszcie w kąciku, do którego światło latarni ulicznych już nie dochodziło. Z zapłotu wyglądało wielkie drzewo akacjowe. Jeśli się tutaj wdrapiemy, szepnął Boka, to będzie nam łatwo zleźć po drzewie z tamtej strony. Przy tym z wierzchołka będziemy mogli się rozejrzeć i zobaczyć czy nie ma nieprzyjaciół w pobliżu. Chłopcy zgodzili się na to i od razu zabrali się do roboty. Czonakosz przykucnął i oparł się rękami o płot. Boka ostrożnie stanął mu na ramionach i wysunął głowę nad ogrodzenie. Sprawowali się przy tym tak cicho, że nie rozległ się najmniejszy szmer. Boka przekonał się, że nie ma w pobliżu nikogo i skinął ręką. Na ten znak Nemeczek szepnął do czonakosza: Posadź go. I czonakosz posadził przywódcę na płot. Rozległ się głuchy trzask spruchniałych desek. Skacz! szepnął Czonakosz. Trzask się powtórzył i po chwili rozległ się łoskot padającego ciała. Boka znalazł się w samym środku zagonu, gdzie rosły jakieś warzywa. Po nim przeskoczył nemeczek, a potem Czonakosz. Na drzewo wdrapał się pierwszy Czonakosz. Przyszło mu to z łatwością, gdyż chował się na wsi. Tamci dwaj, stojąc pod drzewem, pytali: Co widzisz? Prawie nic. Wysepkę widzisz? Widzę. Czy jest tam kto? Czonakosz wychylił się ostrożnie z poza gałęzi i spoglądał na prawo i lewo, w dal w kierunku stawu. Na wyspie nic nie widać. Zasłaniają drzewa i krzaki, ale na moście. Tutaj zamilkł, wdrapał się o jedną gałąź wyżej i znowu zameldował. Teraz widzę dobrze: na moście stoją dwie postacie. Boka szepnął cicho: to oni, na moście czuwają wartownicy. Gałęzie skrzypnęły i Czonakosz zeskoczył na ziemię. Stali teraz wszyscy trzej głęboko rozmyślając nad tym, co uczynić. Schowali się w krzaki, aby ich nie spostrzeżono i cichym szeptem rozpoczęli naradę. Byłoby najlepiej, radził Boka, gdybyśmy idąc pod krzakami, przedostali się do ruin zamku. Wiecie przecież, stąd na prawo, na stoku wzgórza. Chłopcy kiwnęli potakująco głowami. Możemy ostrożnie podejść do ruin, kryjąc się w krzakach. Tam jeden z nas wejdzie na wzgórze i rozejrzy się po okolicy. Jeśli nikogo nie będzie, zsuniemy się na czworakach ze wzgórza. Tuż obok jest staw. Tam ukryjemy się w sitowiu i postanowimy, co robić dalej. Czonakosz i Nemeczek patrzyli na mówiącego błyszczącymi oczyma. Każde słowo wydawało im się święte. Czy dobrze? spytał Boka. Dobrze, zgodzili się obaj. Naprzód, krok w krok za mną. Znam drogę doskonale. I poczołgał się na czworakach w gąszcz krzewów. Ledwie towarzysze zdążyli pójść za jego przykładem, w oddali zabrzmiał przeciągły, ostry świst. Spostrzegli nas! Zawołał Nemeczek i zerwał się z przestrachem. Kładź się, kładź! rozkazał boka. I wszyscy trzej położyli się na brzuchu w trawie. Z zapartym oddechem czekali na to, co nastąpi. Czyżby naprawdę zostali spostrzeżeni? Tymczasem nikt się nie zjawiał. Wiatr szeleścił liśćmi. Boka szepnął: Nic. Nagle rozległ się znów ostry świst. Znów czekali i znów nikt się nie zjawił. Nemeczek skulony pod krzakiem wyszeptał drżącym głosem. Może by się rozejrzeć z wierzchołka drzewa. Racja, Czonakosz, właśnie drzewo. Czonakosz, zwinny jak kot, wspiął się znów na wierzchołek wysokiej akacji. Co widzisz? Na moście poruszają się jakieś postacie. Teraz jest ich cztery. Dwie wracają na wyspę. Wszystko w porządku. Rzekł Boka uspokojony. Zejdź. Gwist oznaczał zmianę warty na moście. Czonakosz zlazł z drzewa i znowu wszyscy trzej poczołgali się na czworakach w stronę wzgórza. O tej porze rozległy ogród botaniczny ogarniała cisza. Dzwonek wyprosił spacerowiczów. Zostali tylko tacy, którzy mieli jakieś złe zamiary, albo ci, którzy snuli plany wojenne, jak te trzy skulone postacie przekradające się od jednego krzaka do drugiego. Nie odzywali się ani słowem, tak poważnie traktowali swoją misję. Szczerze mówiąc, przejmował ich także strach. Było to bowiem nie lada zuchwalstwo zakraść się do uzbrojonej warowni czerwonoskórych na wyspie pośrodku jeziora, wtedy kiedy na jednym drewnianym mostku stały straże. Może to pastorowie, pomyślał Nemeczek i ogarnął go gniew na wspomnienie pięknych, kolorowych kulek szklanych, które wygrał i miał zagarnąć jako swoje własne w chwili, kiedy rozległ się ten straszny rozkaz poddać się. Ach, krzyknął nagle Nemeczek tam ci dwaj przerażeni zamarli w bezruchu. Co się stało? Nemeczek uniósł się na kolana i cały palec wsadził w usta. Co ci się stało? Nie wyjmując palca z ust, Nemeczek wyjąkał. Pokrzywy wsadziłem rękę w pokrzywy. Si palec, si staruszku. Doradzał czonakosz, sam zaś dla ostrożności owinął rękę chustką. To czołgając się, to pełzając, posuwali się dalej, aż dotarli do wzgórza. Tutaj, jak już wiemy, wzniesiono po prawej stronie pagórka niewielkie ruiny, naśladując szczątki Starego Zamczyska, jak to się często spotyka w arystokratycznych parkach. Szczeliny między kamieniami porastał sztucznie zasadzony mech. Ruiny są już blisko, szepnął Boka. Tu musimy mieć się na baczności, bo skórzy podobno często tu przychodzą. Co to za zamek? spytał Czonakosz. Nigdy nas w szkole nie uczono, że tu był kiedyś zamek. To tylko ruiny. Od razu zbudowano ruiny. Nemeczek roześmiał się. Jak już budowali, to czemu nie postawili porządnego zamku? Za sto lat sam by się zmienił w ruiny. Ale ci wesoło. Skarcił go Boka. Niech ci tylko pastorowie zajrzą w oczy. Od razu ci się żartów odechce. Istotnie. Malcowi zrzedła mina. Miał takie usposobienie, że zapominał o przykrych rzeczach. Trzeba mu je było stale stawiać przed oczyma. Między krzakami dzikiego bzu, chwytając się rozrzuconych głazów, chłopcy zaczęli się wspinać na wzgórze. Czonakosz szedł na przedzie. Nagle zatrzymał się tak jak był na czworakach i podniósł rękę do góry. Chłopcy w mgnieniu oka rzucili się na ziemię. Bujne chwasty dobrze przykryły ich małe postacie. Tylko oczy błyszczały wśród zieleni. Nasłuchiwali. Idzie ktoś, szepnął przelękniony Czonakosz. Przyłóż ucho do ziemi. Komenderował Boka szeptem. Tak robią Indianie. Dobrze słychać, gdy ktoś się zbliża. Czona Czonakosz usłuchał, ale natychmiast z przestrachem oderwał głowę od ziemi. Idą. Szepnął zdławionym głosem. Teraz nawet bez indiańskich praktyk słychać już było wyraźnie trzask wśród zarośli. Tajemniczy wróg, człowiek czy zwierzę, szedł wprost na nich. Chłopcy przestraszyli się i schowali głowy w trawy. Tylko Nemeczek nie mógł się powstrzymać i jęknął cicho. Ja chcę do domu. Leż cicho, staruszku, doradzał Czonakosz, który nic nie stracił pogody ducha. Nemeczkowi jednak te słowa nie dodały odwagi, toteż Boka spojrzał na nań gniewnie i dał rozkaz z konieczności cichy. Szeregowiec, ukryć się w trawie. Takiemu rozkazowi Nemeczek nie mógł się sprzeciwić i posłusznie schował głowę w trawie. Tajemniczy ktoś szeleścił dalej w zaroślach, ale zdawało się, że zmienił kierunek i przestał się zbliżać. Boka uniósł się nieco z trawy i rozejrzał się. Zobaczył ciemną postać, która oddalała się od pagórka i macała kijem po zaroślach. Poszedł, oznajmił chłopcom. To był stróż, stróż obozu czerwonoskórych? Zapytali. Nie, stróż ogrodu botanicznego. Chłopcy odetchnęli. Dorosłych ludzi nie obawiali się zupełnie. Przecież nawet stary honwet. Czyli żołnierz rezerwista, z nosem pokrytym brodawkami, który strzegł ogrodu przy muzeum, nie mógł sobie z nimi dać rady. Teraz rozpoczęli wędrówkę na nowo, ale widocznie stróż usłyszał coś podejrzanego. Stanął bowiem i nasłuchiwał. Dostrzegł nas, wyjąkał nemeczek. Teraz obaj wyczekująco spojrzeli na bokę, spodziewając się rozkazu schować się w ruinach zarekomendował boka. Wszyscy trzej zbiegli pędem ze wzgórza, na które się dopiero co z takim trudem wczołgali. W ruinach były małe, gotyckie okienka. Z przerażeniem spostrzegli, że do pierwszego okna broniły dostępu żelazne kraty. Podsunęli się do drugiego, ale i tu była krata. Wreszcie znaleźli między kamieniami wyrwę, w którą się wszyscy trzej wsunęli. Z zapartym oddechem patrzyli, jak dozorca przeszedł, mimo i skierował się w odległą stronę ogrodu, gdzie było jego mieszkanie. Nareszcie. Westchnął z ulgą Czonakosz. Niebezpieczeństwo minęło. Teraz chłopcy zaczęli się rozglądać po. Pra... Teraz chłopcy zaczęli się rozglądać po swej kryjówce. Powietrze było wilgotne i duszne, jak gdyby to były naprawdę podziemia jakiegoś odwiecznego zamku. Nagle Boka stanął. Potknął się o coś na ziemi. Schylił się i podniósł przedmiot, który w słabym oświetleniu zmroku okazał się rodzajem toporka zwanym Tomahawkiem, takim jakim w powieściach wojują Indianie. Tomahawk był wystrugany z drzewa i oblepiony srebrnym papierem. Błyszczał groźnie wśród ciemności. To broń czerwono-skórych, rzekł Nemeczek z szacunkiem. Tak, potwierdził Boka. Znajdziemy jej tu pewnie więcej. Wzięli się do poszukiwań i wkrótce znaleźli jeszcze siedem takich toporków w kącie. Stąd łatwo było wnioskować, że czerwono-skórych było ośmiu. W tym miejscu rządzili sobie widocznie skład broni. Czonakosz był zdania, że tych osiem toporków należy zabrać jako zdobycz wojenną. Nie, rzekł Boka, to byłby po prostu rabunek. Czonakosz umilkł, zawstydzony. Nie traćmy czasu, oznajmił Boka. Wyjdźmy stąd i dalej na wzgórze. Nie chcę, żebyśmy się dostali na wyspę wtedy, kiedy tam już nikogo nie będzie. Ten odważny pomysł pobudził chłopców na nowo do czynu. Rzucali toporki po ziemi, aby zostawić ślad swojej bytności, po czym przecisnęli się przez wyłom i pobiegli ku wzgórzu. Stanąwszy na wierzchołku, rozejrzeli się wokoło. Boka wyciągnął z kieszeni paczkę. Odwinął papier i wyjął małą lornetkę z masy perłowej. To lornetka siostry Czelego. Oznajmił i spojrzał przez szkła, ale i gołym okiem można było zobaczyć okolice. Wysepkę otaczało jeziorko, w którym hodowano wodorosty. Brzegi były gęsto zarośnięte trzciną i sitowiem. Wśród rozłożystych i wysokich zarośli wyspy błyszczało małe światełko. Na ten widok chłopcy spoważnieli. Są tam, rzekł czonakosz przytłumionym głosem. Mają latarnie, oznajmił nemeczek z zadowoleniem. Światełko poruszało się na wyspie, to znikało za krzakami, to błyskało spoza drzewa, ktoś musiał z latarką chodzić po wyspie. Jak widzę, mówił Boka, nie odejmując lornetki od oczu. Jak widzę, przygotowują się do czegoś, albo odbywają ćwiczenia wieczorne, albo. Tutaj zamilkł nagle. Co? spytali zaniepokojeni towarzysze. Święty Boże! szeptał Boka, patrząc ciągle przez lornetkę. Ten co niesie latarkę to kto? Kto taki? Znajoma postać, ale chyba nie on. Wszedł wyżej, żeby lepiej widzieć, wkrótce jednak światełko zgasło w krzakach i boka odjął lornetkę od oczu. Zniknął, rzekł cicho. Ale kto to był, tego nie mogę powiedzieć. Nie widziałem dobrze i właśnie kiedy chciałem mu się dokładnie przyjrzeć, zniknął mi z oczu. Dopóki więc nie wiem na pewno, nie chcę nikogo podejrzewać. Może ktoś z naszych? Kapitan odparł ze smutkiem. Tak mi się zdaje. Ależ to zdrada, krzyknął czonakosz, zapominając o ostrożności. Ciekawość dodała im bodźca do dalszego działania. Boka nie chciał powiedzieć, do kogo postać z latarką wydawała mu się podobna. Zaczęli więc zgadywać, ale i na to kapitan nie pozwolił, zaznaczając, że nie wolno nikogo bezpodstawnie podejrzewać. Zbiegli ze wzgórza i czołgali się po trawie na czworaka. Nie zważali teraz na to, że pokrzywy, ciernie i ostre kamiki ranią im ręce. Spieszyli się i byli coraz bliżej tajemniczego jeziorka. W końcu dotarli do niego. Teraz mogli już wstać, bo gęste trzciny i sitowie zakrywały ich postacie. Boka wydawał rozkazy z zimną krwią: Tutaj musi gdzieś być łódka. Pójdę z nemeczkiem na poszukiwania na prawo, ty zaś, Czona, kosz idź na lewo. Kto znajdzie łódkę, niech czeka. Już po chwili Boka spostrzegł łódkę wśród sitowia. Czekajmy! rzekł. Usiedli więc na brzegu i czekali na czona kosza, który miał okrążyć jeziorko i nadejść z drugiej strony. Spoglądali w gwieździste niebo i nasłuchiwali odgłosów wyspy. Nemeczek chcąc się okazać roztropnym, zaproponował. Przyłożę ucho do ziemi. Obejdzie się bez twego ucha, rzekł Boka. Niepotrzebnie byś się trudził. Jeśli się pochylimy nad wodą, będziemy lepiej słyszeli. Widziałem jak rybacy nad dunajem rozmawiali ze sobą z jednego brzegu na drugi. Wieczorem głos niesie po wodzie doskonale. Skłonili się więc nad wodą, ale nic nie usłyszeli prócz niewyraźnych szmerów i szeptów idących od wyspy. Tymczasem nadszedł Czonakosz oznajmiając. Nigdzie nie ma łódki, nie martw się stary, pocieszał go Nemeczek, znalazła się i poszli ku łódce. Czy wsiądziemy? Nie tutaj, rzekł Boka. Przeciągniemy łódkę na brzeg po przeciwnej stronie wyspy, abyśmy nie znajdowali się blisko mostu, gdyby nas spostrzegli. Spróbujemy przeprawić się w miejscu najbardziej oddalonym od mostu, tak, że będą musieli obejść daleko, jeżeli zechcą nas ścigać. Ta przezorność podobała się chłopcom. Świadomość, że mają takiego roztropnego i przewidującego wodza, dodawała im odwagi. Tymczasem boka spytał: Kto z was ma przy sobie sznurek? kosz miał sznurek. W jego kieszeniach znaleźć można było wszystko, jak na bazarze, a więc, Scyzoryk, sznurki, kulki, gwoździe, miedzianą klamkę, klucz, śrubokręt, szmatki i mnóstwo innych potrzebnych i niepotrzebnych przedmiotów. Wyjął sznurek, który boka przywiązał ostrożnie do kółka na dziobie łódki, tak że mogli je teraz wolniutko ciągnąć wzdłuż brzegu. Nie przestawali przy tym obserwować wyspy. Kiedy już dociągnęli łódkę do miejsca, w którym zamierzali wsiąść, rozległ się znowu przeraźliwy świst. Ale tym razem chłopcy nie przestraszyli się, bo wiedzieli, że to zmiana warty. Zresztą nie bali się i dlatego jeszcze, że czuli się już w ogniu walki. Zupełnie tak samo zachowują się i prawdziwi żołnierze na prawdziwej wojnie. Zanim ujrzą nieprzyjaciela, przeraża ich byle krzak. Skoro jednak pierwsza kula świśnie im nad uchem, nabierają odwagi. Ogarnia ich zapamiętanie i nie myślą o tym, że idą na śmierć. Chłopcy wsiedli do łódki. Tylko nemeczek wzdragał się przez chwilę. Dalej, stary, zachęcał go czonakosz. Idę, szepnął nemeczek, ale jednocześnie poślizgnął się i, uchwyciwszy się z przestrachu cienkiej trzciny, wpadł do wody. Pogrążył się w niej aż po szyję, ale nie pisnął. Zerwał się wkrótce, bo woda była płytka. Wyglądał jednak śmiesznie. Ociekał wodą, kurczowo ściskał trzcinę, cienką jak patyczek. Cóż, stary, napiłeś się? Zadrwił czonakosz. Wcale nie piłem odparł przestraszony malec i wsiadł do łódki, przemoczony i blady z przestrachu. Nie spodziewałem się, że użyje dzisiaj kąpieli, próbował żartować. Ale nie było już czasu do stracenia. Boka i czonakosz chwycili wiosła i odepchnęli łódkę od brzegu. Ciężka łódź poruszała się powoli po wodzie, a cisza była tak wielka, że słychać było jak małemu nemeczkowi, który siedział skulony na przodzie łódki, szczękały zęby. Niebawem chłopcy dopłynęli do brzegu wyspy i wysiedli ukrywając się za krzakami. Stójcie, zakomenderował dowódca. Łódki nie możemy tak zostawić. Gdyby ją zabrali, nie moglibyśmy się wtedy wydostać z wyspy. Na moście stoi Warta. Ty, Czonakosz, zostaniesz na straży i skoro tylko spostrzeżesz coś podejrzanego, gwizdniesz najgłośniej jak tylko potrafisz. My biegiem wrócimy do łódki, wskoczymy, a ty ją odepchniesz od brzegu. Czonakosz przystał z chęcią, radując się w duchu, że może będzie miał sposobność zagwizdać po swojemu. Boka udał się w drogę z Nemeczkiem. Czołgali się na czworakach, podnosząc się tylko tam, gdzie drzewa były wysokie i gęste. Za jakimś wyższym krzakiem stanęli. Rozchylili gałęzie i na małej polance, pośrodku wyspy, ujrzeli groźny oddział czerwono-skórych. Nemeczek zadrżał i przytulił się do boki. Nie bój się. Uspokajał go boka szeptem. Po środku polanki leżał duży głaz, a na nim stała latarka. Wokoło latarki siedzieli w kucki czerwono skórzy. Wszyscy ubrani byli w czerwone koszule. Obok feriego acza siedzieli dwaj pastorowie, a obok młodszego pastora ktoś, wyróżniający się tym, że nie miał czerwonej bluzy. Boka czuł, jak nemeczek obok niego drży. Słuchaj, zaczął nemeczek, ale więcej nie mógł wydobyć ze ściśniętej krtani. Słuchaj, słuchaj. Potem dodał cicho: Poznajesz go? Poznaje. Odparł Boka ze smutkiem. Obok czerwonoskórych siedział Gereb. Nie mylił się więc Boka tam na wzgórzu. Chłopcem, który niósł latarkę był istotnie Gereb. Teraz ze zdwojoną uwagą obserwowali grupę czerwonoskórych. Światło rzucało dziwny blask na smagłe twarze pastorów i czerwone koszule przykucniętych postaci. Wszyscy milczeli, tylko jeden gereb cicho mówił. Musiał opowiadać coś bardzo zajmującego, gdyż wszyscy pochylali się ku niemu i słuchali z wielką uwagą. W ciszy wieczoru głos rozlegał się wyraźnie, tak że ukryci za krzakami chłopcy mogli zrozumieć słowa gereba. Mówił. Na plac można się dostać z dwóch stron. Jedno wejście jest od ulicy Świętego Pawła, ale utrudnione z powodu regulaminowego przepisu, że każdy kto wchodzi musi za sobą zamykać furtkę. Drugie wejście jest od ulicy Świętej Marii. Tam brama prowadząca do tartaku otwarta jest na oścież, a między sągami drzewa można się doskonale przedostać na plac. Trudność polega tylko na tym, że na sągach wzniesione są fortece. Wiem. Przerwał feriacz niskim głosem, który wzbudził dreszcz niepokoju u podsłuchujących. Rozumie się, że wiesz, byłeś tam przecież, mówił dalej Gereb. W fortecach ustawione są warty, które ostrzegają o ile ktoś obcy zbliża się do placu. Nie radziłbym wam wchodzić od tamtej strony. A więc czerwonoskórzy przygotowywali się do napadu na plac. Gereb mówił dalej. Najlepiej będzie, jeżeli się ułożymy z góry, kiedy macie przyjść. Wtedy ja wejdę ostatni na plac i zostawię furtkę otwartą. Dobrze przerwał mu feriacz. Tak będzie w porządku. Za nic na świecie nie chciałbym przyjść na plac, kiedy tam nikogo nie będzie. Chcę otwartej walki. Jeśli obronią plac, dobrze, a jeśli nie obronią, plac będzie nasz i zatkniemy na nim czerwoną chorągiew. Nie robimy tego z chciwości, wiecie przecież. Teraz odezwał się jeden z pastorów. Robimy to po to, żeby mieć gdzie grać w palanta. Tutaj nie można, a na ulicy Eszterhazy trzeba się zawsze bić o miejsce. Potrzeba nam miejsca do gry w Palanta i basta. Istotnie rozpoczynali wojnę z takich samych powodów, dla których prowadzi się prawdziwą wojnę. Rosja chciała mieć dostęp do morza, dlatego biła się z Japonią. Czerwonoskórym potrzebny był plac do gry w Palanta, więc postanowili go zdobyć przez wojnę. Stanęło więc na tym zabrał głos przywódca czerwonoskórych acz, że według umowy zostawisz furtkę otwartą. Tak, potwierdził Gereb. Mały, jasnowłosy nemeczek zadrżał z przerażenia. Stał w przemoczonym ubraniu i wpatrywał się szeroko otwartymi ze zdziwienia oczyma w postacie czerwonoskórych, wśród których siedział zdrajca. Odczuwał to tak boleśnie, że kiedy gereb wymówił tak, potwierdzając, że on gereb gotów jest zdradzić plac, malec zalał się łzami. Tulił się do boki, łukał i szlochał. Boka odsunął go łagodnie. Płacz na nic się nie zda, rzekł. Lecz i jego dławiło w krtani. Teraz czerwonoskórzy podnieśli się na znak dany przez wodza. Pójdziemy do domu, rzekł przywódca. Czy wszyscy macie broń gotową? Tak, odpowiedzieli wszyscy naraz. I podnieśli z ziemi długie tyki, na których powiewały małe czerwone chorągiewki. Naprzód, zakomenderował Ferry Acz. Pochować broń w krzakach. Oddalili się w głąb wyspy z wodzem na czele. Gereb poszedł z nimi. Polanka była pusta, z dużym kamieniem po środku, oświetlona zapaloną latarką. Słychać było oddalające się kroki. Czerwonoskórzy wchodzili w gąszcz, aby schować pigi. Teraz szepnął Boka do Nemeczka i sięgnął do kieszeni. Wyjął z niej czerwoną kartkę, w której tkwiła zawczasu przygotowana pluskiewka. Po czym rozsunął gałęzie krzewów, mówiąc do towarzysza. Czekaj tu na mnie, nie rusz się. Skoczył na polankę, gdzie przed chwilą siedzieli czerwonoskórzy. Nemeczek patrzył za nim z zapartym tchem boka podbiegł najpierw do wielkiego drzewa, którego gałęzie osłaniały wysepkę niby parasol. W mgnieniu oka przymocował do pnia czerwoną kartkę potem podbiegł do latarki i dmuchnął na nią. Świeczka zgasła i nemeczek już nic nie widział. Ale po chwili zanim oko jego przywykło do ciemności, boka stanął przed nim i chwycił go za ramię. Pędzi za mną, najprędzej jak tylko możesz. I pobiegli pędem w stronę brzegu ku łódce. Czonakosz na ich widok wskoczył do łódki i oparł wiosło o brzeg, aby być gotowym do odepchnięcia się. Chłopcy dopadli łódki. Odpłynąć. Zakomenderował Boka z dyszanym głosem. Czonakosz wparł się w wiosło, ale łódka nie poruszyła się. Przybijając najechali zbyt gwałtownie na brzeg i łódka zaryła się w piasku tak, że trudno było ją ruszyć. Ktoś musiał wysiąść i zepchnąć ją na wodę. Tymczasem z polanki dobiegały głosy. Czerwonoskórzy wrócili ze składu broni i zastali latarnię zgaszoną. Z początku myśleli, że to wiatr ją zdmuchnął, ale feriacz obejrzawszy latarkę zauważył, że mała szybka była otwarta. Tutaj ktoś był. Zawołał silnym głosem tak doniośle, że chłopcy usiłując zepchnąć łódkę do wody słyszeli go doskonale. Czerwono-skórzy zapalili latarnie i wtedy zobaczyli przybitą do drzewa czerwoną kartkę z napisem: Tu byli chłopcy z placu broni. Jeżeli byli, to są jeszcze i teraz. Dalej w trop zawołał feriacz. Gwizdnął głośno. Warta z mostu nadbiegła i zameldowała, że przez most nikt nie mógł się przedostać na wyspę. Przyjechali łódką domyślił się młodszy pastor. Trzej chłopcy, mocujący się wciąż nadaremnie z łódką, z przerażeniem usłyszeli okrzyk: Dalej za nimi! W tej samej chwili udało się Czonakoszowi zepchnąć łódkę na wodę i wskoczyć do niej. Schwycili natychmiast za wiosła i całą siłą odepchnęli łódź. Feriacz wydawał rozkazy grzmiącym głosem. Wandałer na drzewo, śledzić ich z góry, pastorowie przez most, jeden na prawo, drugi na lewo. Teraz wydawało się, że chłopcy zostaną okrążeni. Zanim zdążą dobić do brzegu, pastorowie, słynący jako szybko biegacze, obiegną jezioro, a wówczas nie będzie mowy o ucieczce ani na prawo, ani na lewo. Gdyby zaś udało im się dostać na brzeg wcześniej od pastorów, spostrzeże ich Wendauer czatujący z wierzchołka drzewa i zasygnalizuje, dokąd się schronili. Z łódki widzieli, jak feriacz biega z latarką w ręku wzdłuż brzegu. Teraz rozległ się głośny tupot, to pastorowie pędzili przez most. Zanim jednak wartownik dostał się na wierzchołek drzewa, łódka dobiła do brzegu. Wylądowali krzyknął chłopiec już z wierzchołka drzewa, i natychmiast odpowiedział mu głos komendanta wszyscy za nimi. Tymczasem trzej chłopcy z placu broni biegli co tchu. Oby nas tylko nie dogonili rzekł boka biegnąc. Jest ich znacznie więcej niż nas. Gnali poprzez ścieżki i klomby, boka na czele tamci dwaj tuż za nim. Do oranżerii. Zakomenderował boka i wbiegł przez otwarte na szczęście drzwiczki do ranżerii. Chłopcy wbiegli za nim i ukryli się za wielkimi cyprysami. Na razie panowała cisza. Zdawało się, że pogoń straciła ślad. Chłopcy rozglądali się po osobliwym swym schronieniu, do którego poprzez szklany dach i szklane ściany sączyło się słabe oświetlenie miejskiego wieczoru. Było to lewe skrzydło cieplarni. Wokoło w zielonych kubłach stały grube drzewa o wielkich liściach. W długich skrzynkach rosły paprocie i mimozy. Po środku, pod wielkim sklepieniem, palmy roztaczały swe wachlarze, a wokół nich cały las podzwrotnikowych roślin. Po środku tego lasu urządzony był basen ze złotymi rybkami. Obok basenu stała ławka. Dalej znów magnolie, drzewa wawrzynowe, pomarańczowe, olbrzymie paprocie. Same rośliny napełniające powietrze mocnym, odurzającym zapachem. W wielkiej ogrzewanej hali sączyła się bezustannie woda. Krople uderzały o wielkie, mięsiste liście, a wachlarze palm szumiały tak tajemniczo, iż chłopcom zdawało się za każdym razem, że to jakieś osobliwe podzwrotnikowe zwierzę przemyka się tym gęstym, ciepłą wilgocią ziejącym lesie. Poczuli się bezpieczni i zaczęli się zastanawiać nad tym, w jaki sposób wydostać się stąd na wolność. Żeby nas tylko ktoś tutaj nie zamknął, szepnął nemeczek, który siedział wyczerpany i opierał się o gruby pień wielkiej palmy, napawając się ciepłem, gdyż odzież miał przemoczoną do nitki. Boka uspokajał go. Jeżeli dotychczas nie zamknęli oranżerii, to już jej nie zamkną. Siedzieli więc i nasłuchiwali. Nie dochodził żaden dźwięk. Nikomu nie wpadło na myśl, żeby ich tutaj szukać. Stali i zaczęli chodzić wśród drzew i skrzyń z kwiatami. Czonakosz zawadził o coś i o mało nie upadł. Nemeczek chciał mu się przysłużyć, mówiąc Czekaj, poświecę ci. Wyciągnął z kieszeni pudełko zapałek i zapalił jedną. Zapałka zapłonęła, ale w tej samej chwili zgasła, gdyż Boka uderzył Malca w rękę. Głupcze! Krzyknął z gniewem. Zapominasz, że znajdujemy się w szklanej hali, przecież i ściany są ze szkła. Teraz na pewno widzieli światło. Uciszyli się, nasłuchując. Istotnie, Boka miał słuszność. Czerwono skórzy widzieli światło, które przez mgnienie oka oświetliło całą oranżerię. Już po chwili rozległ się skrzyp kroków po żwirze alei. Słychać było wyraźnie komendę Feriego Acza. – Pastorowie przez małe drzwiczki na prawo! – wołał. – Sebenicz przez środkowe, ja tędy". Chłopcy w oranżeli usiłowali się ukryć. Czonakosz położył się na brzuchu pod jakąś półką. Nemeczkowi kazali się schować w basenie, bo przecież i tak był mokry. Malec posłusznie zanurzył się w wodzie i ukrył głowę pod pióropusz paproci. Boka w ostatniej chwili stanął za drzwiami. Feriacz ze swą armią wtargnął z latarnią w ręku. Światło latarni padało w ten sposób na szklane drzwi, że Boka doskonale widział Feriego acza, ten jednak nie widział ukrywającego się Boki. Boka mógł więc dobrze przyjrzeć się przywódcy skórych, którego przedtem widział tylko raz w ogrodzie przy muzeum. Był to przystojny chłopak, oczy błyszczały mu wojowniczo. Czerwonoskórzy rozproszyli się po oranżerii, szukając we wszystkich kątach. Nikomu nie przyszło na myśl szukać w basenie. Czonakosz zaś nie został odkryty tylko dlatego, że właśnie w tej chwili, kiedy miano zajrzeć pod skrzynie, gdzie się ukrywał, jeden z chłopców, którego ferii nazywał Sebeniczem, rzekł: dawno już wyszli przez prawe drzwi i skierował się w tamtą stronę. Wszyscy poszli za nim, przewracając po drodze do niczki. Nastąpiła cisza. Najpierw wysunął się Czonakosz. Kapitanie, rzekł, doniczka spadła mi na głowę, wszędzie mam pełno ziemi. I wypluwał ziemię, którą istotnie miał zapchany nos i usta. Następnie wydostał się z basenu nemeczek. Biedak ociekał znowu wodą i skarżył się żałosnym głosem. Dlaczego ja muszę całe życie siedzieć w wodzie? Czy jestem żabą? I otrząsnął się jak zmoczony pudel. Nie płacz, uspokajał go boka. A teraz chodźmy, niech się ten wieczór nareszcie skończy. Nemeczek westchnął. Ach, jakże chciałbym już być w domu? Wtem przyszło mu na myśl, że w domu nie spotka go z pewnością zbytu uprzejme przyjęcie z powodu przemoczonej odzieży. Poprawił się więc szybko. Właściwie wcale mi się nie chce wracać do domu. Pobiegli teraz z powrotem w stronę wielkiej akacji przy płocie. W ciągu kilku minut byli na miejscu. Czonakosz wdrapał się na drzewo i spojrzawszy poza siebie na ogród krzyknął z przestrachem: Idą! Wszyscy na drzewo! Zakomenderował boka. Czonakosz dopomógł towarzyszom. Wdrapali się na drzewo jak najwyżej. Gniewała ich najbardziej myśl, że mogliby zostać schwytani teraz, kiedy byli już tak blisko końca wyprawy. Gromada czerwono skórych zbliżała się stupotem. Chłopcy siedzieli cicho wśród liści skuleni niby trzy wielkie ptaki. Wtem odezwał się znów Sebenicz, ten sam, który wybawił ich w oranżerii. Widziałem jak przeskakiwali przez płot. Widocznie ów sebenicz był najgłupszy z całej gromady a ponieważ najgłupsi zazwyczaj czynią najwięcej hałasu więc i ten krzyczał najgłośniej czerwonoskórzy słynący jako „dobrzy gimnastycy“ przeskoczyli natychmiast przez płot. Feriacz pozostał ostatni i zgasił latarnie zanim przedostał się także przez płot. Wdrapał się po tym samym drzewie, na którego szczycie gnieździły się nasze trzy ptaki. Wtem spadło mu na nos kilka kropel. Była to wina nemeczka, z którego wciąż jeszcze ciekła woda, jak z przedziurawionej rynny. Deszcz pada! zawołał feriacz, otarł nos i wybiegł na ulicę. Tam idą! Rozległo się wołanie z ulicy i wszyscy rzucili się pędem w tamtę stronę. Teraz nasi chłopcy poczuli się nareszcie bezpieczni. Gdyby nie ten Sebenicz, wpadlibyśmy już dawno w ich ręce. Odezwał się Boka. Chłopcy zauważyli, że czerwonoskórzy biegli ulicą za dwoma spokojnie idącymi chłopcami. Ci przestraszeni zaczęli uciekać, a czerwonoskurzy gonili ich zawzięcie. Cicha uliczka rozbrzmiewała głośnym wrzaskiem, który stopniowo milkłów w oddali. Nasi chłopcy zsunęli się z płotu i odetchnęli głęboko poczuwszy bruk ulicy pod stopami. Obok nich przeszła stara kobieta za nią jakiś przechodzień. Chłopcy czuli, że są znów w mieście, gdzie się im już nic stać nie może. Byli głodni i zmęczeni. W domu sierot, którego okna przyjaźnie lśniły wśród ciemnej nocy, dzwoniono właśnie na wieczerze. Nemeczek zaszczękał zębami. – Spieszmy się – rzekł. – Stój – odezwał się Boka. – Pojedziesz tramwajem do domu. Masz pieniądze. Sięgnął do kieszeni, ale ręka mu zamarła bez ruchu. Były w niej tylko trzy miedziaki i kałamasz. Wyciągnął pieniądze palcami uwalanymi atramentem i rzekł, podając je Nemeczkowi. – Nie mam więcej – Czonakosz znalazł w swojej kieszeni dwa grajcary. Nemeczek zaśmiał jednego grajcara, którego chował na szczęście w pudełeczku po pigułkach, więc razem uskładali sześć i malec mógł pojechać konnym tramwajem. Boka przystanął. Zdrada gereba rozgoryczyła go. Stał smutny i milczał. Czonakosz jednak nie wiedział nic o zdradzie był w dobrym humorze. Słuchaj stary zawołał. I wsadziwszy dwa palce w usta świsnął ogłuszająco z całych sił. A potem rozejrzał się wokoło zadowolony z siebie. Czekałem na to cały wieczór, dodał, ale nie mogłem już dłużej wytrzymać. Wziął bokę pod rękę i poszli wzdłuż ulicy ku miastu zmęczeni tyloma przejściami i wzruszeniami. Koniec rozdziału trzeciego. Jeżeli się podobało, skorzystaliście i chcecie mi pomóc rozwijać kanał, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem i zostawcie łapkę w górę pod filmem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej.